najdostojniejszy, czcigodny i spowiadamianie. Księże proboszczu, prałacie Andrzeju, w imieniu wszystkich pielgrzymów 22. Wielkopolskiej Pielgrzymki od Miłosierdzia do Miłosierdzia składamy serdeczne podziękowanie za ogromny wysiłek włożony w przygotowanie tegorocznej pielgrzymki. Dziękujemy za codzienną Eucharystię, za adorację Najświętszego Sakramentu, za konferencję, modlitwy, a przede wszystkim za te przeżycia duchowe, które były udziałem każdego z nas. Dziękujemy za uśmiech, za życzliwość, za otwarte serce, które zawsze towarzyszyło każdemu z nas, uczestników tegorocznej pielgrzymki. Słowa podziękowania kieruję również do kapłanów, którzy razem z nami kroczyli też w tej 22. pierwszej pielgrzymce. Do księdza Bogumiła, księdza Patryka, księdza Tomka. Słowa podziękowania również kieruję do biskupa Damiana za przewodniczenie dzisiejszej, tej najważniejszej, oczekiwanej przez nas wszystkich Eucharystii tutaj w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Słowa również podziękowania kieruję do wszystkich duchowych pielgrzymów tegorocznej pielgrzymki, którzy nas wspierali od samego początku swoją modlitwą i do tych, którzy dzisiaj nas przywitali. Niech Jezus miłosierny obdarzy potrzebnymi łaskami, błogosławi i strzeże. Bóg zapłać. Szli w nasze codzienne życie.